Halo, halo, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Pomidor, witam was w kolejnej sesji Zagrajmy w Sonic Frontiers na konsolę PlayStation 4. Jest to już chyba 14 albo 15 sesja z tej otóż gry i wciąż nie jesteśmy blisko końca, a wręcz przeciwnie, cały czas nam dużo brakuje do końca gry. Tak więc, co tutaj dużo mówić? Nim zaczniemy, to mam kilka ogłoszeń parafialnych. Moi drodzy, na samym starcie, jeśli wam się odcinki z Sonica Frontiers podobają, to pamiętajcie o ocenie w postaci łapki w górę, a jak nie to w dół, i uzasadnijcie, dlaczego wam się odcinek spodobał, bądź też i dlaczego wam się nie spodobał odcinek. Zachęcam również do zasubskrybowania kanału, gdyż uważam, że jeżeli tobie się dany mój odcinek lub po prostu odcinki spodobały, no to fajnie byłoby, gdybyś śledził na bieżąco moje poczynania, co ja tam dalej se wrzucam na kanał, bo może ci się również inny content spodobać. I jeszcze kolejna ważna kwestia a propos zasubskrybowania kanału, to tutaj wyświetla wam się lista osób, które ostatnio zasubskrybowały mój kanał, tak więc możesz być kolejną z tych osób i być może pojawisz się w którymś z odcinku. I na zakończenie chciałbym poinformować was, iż mój content jest skierowany do osób starszych, a więc jeśli macie poniżej 16 roku życia, oglądacie ten content na własną odpowiedzialność, gdyż ja dużo przeklinam, jestem bardzo wulgarny w swoich filmach, jak i seriach i chciałbym, byście brali to pod uwagę, by potem nie było mi pierdzielenia, że ja tutaj demoralizuję młodzież. Jakby chcę, żebyście brali to pod uwagę. Ja kieruję content do starszej publiki, ale jeśli już jesteście, to oglądacie to na własną odpowiedzialność. I co tu mogę więcej powiedzieć? Też nie jestem pocieszony z tego, że nadużywam często łaciny, ale z czasem może przywyknę i troszeczkę zmienię się, że tak powiem, Kurde, aż zaciąłem się. Wprowadzę pewne zmiany na kanał, które sprawią, że no będę może innym językiem się trochę bardziej takim poetyckim zwracał do was. Tak więc pamiętajcie, oglądacie to na własną odpowiedzialność. Nie chcę, żebyście się mną inspirowali, możecie sobie znaleźć lepsze wzorce do naśladowania. Ja nie czuję się osobą, która mogłaby być dla kogokolwiek wzorcem do naśladowania, patrząc, że ja dużo właśnie przeklinam i gadam czasami głupoty na tych swoich filmach. Ale dobra, 3 minuty wstępu, możemy teraz przejść do właściwej części gry, a mianowicie do tego, że spadłem na sam dół i się utopiłem. I ostatni raz nagrywałem tę grę 14 kwietnia, czy tam 17 kwietnia. I nasz save, a raczej mój save, i Sonika, wynosi już 22 godziny i 30 sekund. I tam 44 setne sekundy. Więc tak, musimy udać się teraz w tamtą stronę, gdyż będziemy musieli z Sage porozmawiać, żeby ruszyć dalej z gierką, no nie? Dla osób ciekawskich nagrywam to 6 maja o godzinie 18:07. Wiem, że ale kto pytał, ale tak wolę w razie co was poinformować, jeżeli jesteście ciekawi, kiedy nagrywam tę sesję, no nie? Tak więc mamy sobie tutaj Sage. Możemy sobie właśnie z nią porozmawiać i tak też zrobimy. Porozmawiamy sobie z Sage i dowiemy się, co tam dalej trzeba, kurde, ogarniać. Jestem tego niezmiernie ciekaw. Trochę se podgłośnię, żeby coś słyszeć, bo z telewizor strasznie cicho mam. I believe you can proceed once you find a way to activate the starting device and power the statue. Sure would have been smoother sailing if we'd been working together from the start, but well, I guess I had to earn your trust first, huh? Do you know how to activate the starting device? I've figured out everything else up until now, haven't I? Don't sweat it. No dobra, zobaczymy. Zobaczymy, czy się uda za pierwszym razem to ogarnąć, no nie? Ha! Udało się. Teraz możemy robić to, co trzeba ogarniać. Czyli teraz tak, programem Commander. Aha. Użyj dwóch różnych ataków, aby zhakować program.
Pocisk jasności, ale jeden pocisk ciemności, dobra. Okej, okay. Znowu to będzie to samo. Ale fajna muza tutaj nawet leci. Dajesz, 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 malina, dajesz. Dajesz, dajesz. Dawaj, dawaj. Dawaj, dobrze, dobrze. No, zrobiliśmy to. Zarobiliśmy to. Zrobiliśmy to za pierwszym razem. Super, podoba mi się to. Bardzo mi się to podoba. Good, good. The way is clear. We must acquire the Chaos Emeralds with expediency. You got it, Sage. We've run into each other so many times, but I only recently learned your name. You could have told me sooner, you know. We were enemies. Furthermore, my name holds no meaning. Well, sure it does. Eggman named you that for a reason. That means you're important to him. You think he cares about me? Well, sure. In his own way. Hey, time's a-wasting. Let's wrap this up. Eggman to ma wyjebane w sumie w Sage. Taka jest prawda. Nie oszukujmy się. Eggman ma wypierdolone, bardzo brzydko mówiąc, w Sage. Więc tak naprawdę jedyne, co go interesuje, to czubek własnego czerwonego i krzywego nosa. Tak więc, co tu mogę więcej powiedzieć? No kurwa, stary obleśny dziad, który jest podniecony tym, żeby uwalić Sonika przy pierwszej lepszej okazji. Mimo że Sonika nie jest w stanie nigdy pokonać, bo jest kurde parówą. Ale dobra, to już tam mniejsza. Dobra, jesteśmy po drugiej stronie. Wow, wow, naprawdę wiem. Szok, szoker, nie wiedzieliście o tym, że poszliśmy na drugą stronę. Ale serio, jesteśmy po drugiej stronie teraz i trzeba zobaczyć, co tutaj w trawie piszczy. A wydaje mi się, że mocno piszczy. Tak piszczy, że aż ja to czuję. Aż moje uszy piszczą. O! Zgadywanka! No już po zgadywance. Elegancko! Kolejna część mapy zostaje odblokowana. Super! No, całkiem sporo zostało odblokowane. Tu już będziemy mieli piąty szmaragd. Ciekaw jestem, czy dzisiaj uda nam się skończyć gierkę, czy to jest raczej na takiej zasadzie, że przejdę oczywiście jak zwykle jakiś kawałeczek, a potem kurde wszystko się pierdzielnie. Znając moje szczęście i mnie, to się wszystko pierdzielnie po drodze. I tyle będę miał z przechodzenia. Okej, okay, mamy jedno koło zębate, więc możemy sobie odpalić cyberprzestrzeń. Tego jeszcze nie robiliśmy. Robiliśmy 4.9 ostatnio. Było 4.1, 4.2, 4.3, 4.9, więc teraz 4.4. Elegancko. Tam widziałem 150 ringów, eskę. Okej, dobra, spoko. Zapamiętaj, 150 ringów i wtedy jak ogarnę wszystko, to będę miał eskę, 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 eskę.
Na razie sobie tak spokojnie bym powiedział, zaczynamy. Fajna nutka nam tutaj przygrywa, to muszę przyznać. Pytanie tylko, czy tutaj uda nam się zdobyć te 150, kurcze, pieczone ringów. I jaki tutaj mamy czas, żeby mieć eskę, no nie? Wiadomo, że mi na początku pójdzie o wiele gorzej niż każdemu by się wydawało. No ale to też z tego względu, że ja chcę tutaj trochę poeksplorować. Cholera jasna! Co to ma być? Co to ma być? Ja się pytam. Czemu tak oni przeszkody tutaj poustawiali? Czy, kurde, nie wiem, twórców rodzice nie kochają? Że się tak wyżywają, kurde, na takim mnie? Twórcy Sonika, proszę, odezwijcie się, czy was, nie wiem, mama albo tata torturowali za dzieciaka. Powiedzcie, tak szczerze. Możecie zrobić, kurde, taką spowiedź. Ja z chęcią obejrzę. Sam nawet wam wywiadu udzielę. Żebyście mogli, kurde, mieć platformę do wypowiadania się. Dobra, super. Znowu to samo, kurde. No tych twórców posrało totalnie. Posrało ich. Zdecydowanie. Nie, ja uważam tak. Twórców ewidentnie posrało. Nie wiem, niech wezmą stoperan. No i właśnie, to jest to, o czym wam mówiłem na początku. Że ja dla osób młodych nie jestem wzorem do naśladowania. Więc miejcie to na uwadze. Robię content dla starszych. No, mam nadzieję, że się z tym nie będę już musiał powtarzać. Tak więc, jeżeli ktoś się chce mną inspirować, to niech sobie znajdzie lepsze wzorce do naśladowania. Może tak to ujmę. Nie, nie, nie. Wróć, dobrze. Nie, no nie. Ale dałem ciała, ale dałem ciała. Super, udało się. Woo! Mamy trzy. Mamy trzy czerwone ringi. Ale czasu nam na bank nie starczy. To jestem wręcz święcie przekonany tego, że nam czasu nie starczy. Ło! 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 No nie, no kurde, no tak nie miało to wyglądać. Ale tutaj ładne przeszkody były z tymi czołgami, kurde. No i miałbym teraz, kurde, i pierścienie, i czerwone ringi. W sensie i te 150 pierścieniów i te wszystkie czerwone ringi. A tak to, kurde, dupa zbita, jak to się mówi, dupa zbita. Jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. Ja pierdolę, no. Musiało się to wydarzyć, no musiało, no. Nie mogło być inaczej, ja nie mogę mieć, kurde, szczęścia w tej serii. Ja nigdy nie mogę mieć farta w tej serii. Zawsze muszę mieć pod górkę, do kurwy nędzy. Teraz w tę stronę lecimy. Dla odmiany. Dobra, moi drodzy. Jesteśmy coraz bliżej końcu. Woo! Może się uda. Chociaż nie wiem. Mam wątpliwości, że mogę nie mieć tej eski. Ale oby. Mam na pewno teraz dużo pierścieni. W zasadzie to mam tyle, ile powinienem mieć. Jest! Mamy eskę! Mamy wszystko! Super! O Jezus Maria! Opuszczamy tą cyberprzestrzeń! Idź mi z tym!
Superancko, mamy tutaj bardzo ładnie zrobione. Jestem wręcz z siebie bardzo zadowolony. I teraz tak, możemy sobie dwa szmaragdy zdobyć. I szary, i zielony. Co za tym idzie, będzie nam już tylko jednego brakować. Aczkolwiek ja nie jestem chętny jeszcze na tego typu rzeczy. W sensie, mogę ten jeden z tych szmaragdów zebrać, oczywiście, jak najbardziej, się zgadzam. Natomiast nie jestem do tego typu rzeczy chętny, because, moi drodzy. No ty paruwo jedno, dawaj! Złodzieju jeden! No! Pierdolę, co za kurwa niewyżyte gówno. Tu mamy u góry szmaragd, idziemy po niego. Ale najpierw zium, 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 zium. Zabieramy pamiątki, a raczej zbieramy pamiątki, przepraszam. Się przejęzyczyłem. Staram się oczywiście mniej przeklinać. Nie zawsze mi to wychodzi. Tak jeszcze wracając do tamtego tematu, który poruszyłem na początku sesji. Staram się mniej przeklinać, nie zawsze mi to wychodzi. Jak zresztą możecie zauważyć. Ale niestety, jak to się mówi, to jest bardzo brutalne, co powiem, ale zmiany przychodzą z czasem. Nie jest tak, że ja się zmienię na już zaraz teraz, bo ktoś sobie tego życzy. Tylko niestety trochę czasu potrzebuję, żeby pewne rzeczy sobie przewartościować. Natomiast, no mówię, content zawsze kierowałem do osób starszych. Tak więc jeżeli komuś przeszkadza to, że gram w gry dla dzieci i przeklinam i mam taki bardzo wulgarny komentarz, no to przykro mi, ale no jakby to już nie jest mój problem. Ja nie będę robił jakby kontentu dla wszystkich, no nie? Trzeba sobie to postawić jasno. Ale będę starał się ograniczać przekleństwa. Jezus Maria, zawał na miejscu. Będę się starał ograniczać przekleństwa. To mogę w pewnym sensie obiecać. Ale nie mówię, że to się na pewno od razu uda. A dlaczego nie ustawiam w takim razie 18 plus pod każdym filmem? Może z tego względu, że to jest uwalanie zasięgów sobie. Więc dlatego tym bardziej nie będę tego ustawiał. Poza tym jest wiele innych twórców, którzy przeklinają. I też nie ustawiam sobie 18 plus. A mają w opisie informację, że hej, robię content dla starszych. Tak więc zapoznajcie się z opisem. Tak kończąc już ten temat, bo niepotrzebnie zresztą do niego wracałem, ale stwierdziłem, że pogadam sobie na ten temat, bo wolę dać taką informację, żeby nie było, że ktoś później mi będzie zarzucał, że robię content dla dzieci, bo nie robię contentu dla dzieci. Nigdy nie robiłem i robić nie mam zamiaru. A jak już takie dziecko mnie ogląda, to ogląda to na własną odpowiedzialność. A teraz dobra, zamykam mordę i robimy zadanie. Dokładnie tak, o to chodziło. M101! M101! O, super, bardzo ładnie nam się tutaj odblokowało co nieco. O, nutkę mamy, super. To jeszcze dwóch szmaragdów nam brakuje, z czego jeden z nich jest już tam odblokowany i możemy go teoretycznie zebrać, a ostatni to, jak wiecie, zawsze jest przed bossem. Znaczy przed bossem, w trakcie bossa. Dobra, polećmy do tej nutki. Zobaczmy, jaką nutkę uda nam się zdobyć. Nie wiem. Szkoda, że nie mamy kół zębatych, bo by się teraz przydały na kolejną cyberprzestrzeń. Roof to Pran remix. O, super, fajnie. Też dobra, fajna nutka. Ogólnie co tam u was, moi drodzy? Jak tam wam leci dzionek? Ja to nagrywam, jak już wcześniej wspomniałem, w sobotę 6 maja. A moje pytanie jest teraz następujące. Jak wam majówka zleciała? Możecie się oczywiście pochwalić w sekcji komentarzy. Z miłą chęcią przeczytam. Możemy pogadać sobie z Sage, jasna sprawa, ale ja nie chcę. Mam na nią focha i nie mam zamiaru z nią dyskutować. Niech spada na drzewo. Tam jest szary szmaragd.
do którego warto byłoby się dostać. O! Tutaj sobie jeszcze z Sage nie pogadamy. Trudno. Ale do tego Gaugana będę chciał się dostać i ja chyba się nawet dostam. I wiem jak już to zrobić. Dokładnie tak, tu musimy się dostać. Dobrze! Chyba tak, tak mi się wydaje, że tutaj. Teraz będzie tak, jeszcze wyżej, jeszcze wyżej. Jeszcze musisz. O! A to już mamy zrobione, dobra. To ja tutaj, że tak powiem, nie ogarnąłem petardy. A teraz ziup, ziup, ziup. Dokładnie, lecimy do góry, do góry, do góry. Ale chyba nie, czekajcie chwilę. Ja chyba ten szmaragd tutaj zbierałem. Chyba. Prawdę mówiąc, to ja nie pamiętam. Tam u góry jest chyba. Nie, no to to... Nie, tu nie ma szmaragdu. Kurde, co ja gadam za głupoty? Co? Ej, ja nie ogarnąłem petardy. Autentycznie ja petardy nie ogarnąłem w tym momencie. Dobrze myślałem, żeby iść tutaj do góry, bo tam dalej będzie chyba szmaragd. Już teraz wiem chyba. Chyba. Spodkreśliłem na chyba. Czyli tu już zbierałem szmaragd, widzicie? Mówiłem. Mówiłem, że ja tutaj już byłem. Czemu ja sam samego siebie z przeszłości nie słucham? To jest dobre pytanie. To jest pytanie, na które bardzo bym chciał poznać kiedyś odpowiedź, ale to naprawdę kiedyś, więc... Wróćmy może do tamtej wyspy, do tamtej części. I poszukajmy jeszcze tam jakichś innych rzeczy, bo na bank coś będziemy mogli ogarnąć jeszcze na tamtej wyspie. Ej, chwila, chwila, chwila. Dobra, myślałem, że to są te psy, które... tak wiecie, ścigają nas. No to by było akurat dobre, gdyby to były te psy, bo bym wtedy miał sporą szansę. Miałbym duże szanse na uzyskanie tego koła zębatego, no nie? Dobra, tu jesteśmy z powrotem. O! Master Ninja, widzicie? Wiedziałem, że kurde, będzie... było za spokojnie, no nie oszukujmy się. Nie licząc... Nie licząc tego, że tam zrobiliśmy poziom na eskę, to było za spokojnie, no nie oszukujmy się. Ło! Ale dostał! Dobrze! Patrzcie, jak go złożyło, jak origami. Haha! Bardzo dobrze! O Jezus Maria! No jaki ty jesteś, kurde, cheater zasrany. Nie potrafisz pogodzić się z porażką. Jaki to jest, kurde, idiota. Chodź na rundę drugą, ty, cymbale. Mama cię nie kocha, dlatego ty się tak zachowujesz. Na bank cię musi... No kurde, na bank musi cię nie kochać, no nie oszukujmy się. Kto normalnie się tak zachowuje? No, jeżeli ty się tak zachowujesz jak Master Ninja, to wiedz, że twoja matka cię nie kocha, ani w ogóle tata, ani mama, ani ktokolwiek. To musicie sobie zapamiętać to. Jego ewidentnie nie kochają, tylko go wydziedziczyli. Było takie, no, słuchaj, niestety brutalna jest prawda taka, że pojawiłeś się jako cyborg, który tak naprawdę nie jest kochany, no ale no zdarza się, jakby no trudno się mówi. No trzeba żyć, iść do przodu, no nie? Trzeba żyć i iść do przodu, jak to się mówi. Zdecydowanie nie możemy zostać, jak to się mówi, rodziną. Mogę co jedynie zostać z tobą przyjacielem, ale nikim więcej. Więc nie zwracaj się do mnie jak do matki! Ani jak do ojca. Jezu, co za... Widzicie, widzicie, to jest właśnie powód, dla którego nie chcę, żeby mnie osoby poniżej 16 roku oglądały. Jeżeli ktoś taki jest, to właśnie to jest powód, dla którego nie chcę, żebyście oglądali kogoś takiego jak ja, bo jeszcze takie głupoty potem wy będziecie powtarzać. A ja wolałbym, żeby ludzie nie cofali się w rozwoju przeze mnie. To zmień content! To zmień content! Nie, bo ja lubię... chcę, żeby ludzie mnie traktowali naprawdę z takim przymrużeniem oka. Chcę, żeby być takim... Może by powiedzieć, że... Takim klaunem, który ma wam dać rozrywkę, nie? I to jest to, nad czym mi bardzo zależy. To jest jedyna rzecz, na której mi najbardziej zależy, czyli po prostu dawać wam rozrywkę. Bo nie chcę, żebyście po moich odcinkach z Sonika wychodzili, wiecie, tacy zdenerwowani, że o Jezu, świat jest okrutny i tak dalej. Wolę, żebyście właśnie tutaj się trochę pośmiali z tego, że ja tutaj, nie wiem,
że mam czasami takie, kurde, zacięcia, że ja gadam takie głupoty, że czasami się denerwuję na tę gierkę lub na jakąkolwiek gierkę. Bo wiecie, starość, nie radość. 25 lat na karku, praktycznie rocznikowo 6. Robi swoje. Już człowiek nie jest aż tak skupiony. Bardzo często jest właśnie tak, że traci tą podzielność uwagi. Znaczy podzielność uwagi, co ja gadam? Widzicie? Ja też czasami właśnie mylę takie słowa, stąd jestem takim pajacem, z którego możecie sobie się ponabijać. Zresztą jak zwykle, bo wy się ciągle ze mnie naśmiewacie, tak swoją drogą. Czasami mi się to nie podoba. Ale tak wracając, no wiecie jak to jest. O, bardzo dobrze! Pięknie! Ale dostał w ci... Iry? Co? Co? Teraz dostał w ciry. Dawać moje koło zębate, dokładnie tak. Dawać to, na co ja sobie ciężko zapracowałem. Lecimy, lecimy. Gdzie ja miałem teraz iść? To jest właśnie dobre pytanie. Ej, polećmy sobie tutaj teraz. Polećmy sobie tutaj, odblokujmy kolejną część mapy. Czemu nie? Zobaczmy. Uuu! Red Pillar. O nie! Następny. Przecież z nim już walczyłem kiedyś. Dobra, on będzie sobie te u góry. Ja na razie tutaj trochę obsrałem zbroję, brzydko mówiąc, ale czasem trzeba, czasem niestety trzeba obsrać zbroję, żeby potem nową założyć. Więc spokojnie, jak na... Ja mam wszystko pod kontrolą, moi drodzy. To się nie musicie martwić. O, dokładnie! Dokładnie, patrz teraz jak będziesz dojeżdżany, kurde! Ha, ha, ha! Dobrze! O to chodziło! Trzeba było ci rasa porządnie dojechać, kurde. Dokładnie tak! Czy to będzie tutaj? Tak! To jest tutaj. Dobrze, że tu przyszedłem. Odblokujemy sobie następną część mapy. Haha! Yes! Yes! Dobrze! O, całkiem sporą część mapki żeśmy odblokowali. Uranus Island. Uranus Island. Możemy sobie ze staruchem pogadać. Ze starym pijanym możemy sobie pogadać. Ale on nie jest pijany, on jest po prostu bardzo hojny chłop z niego. Więc na pewno będzie chciał nam dać tutaj małe co nieco. Ja z chęcią do niego podejdę, tak więc... Eluwina! Eluwina! Siema!